Wrzesień nie wszystkim studentom kojarzy się dobrze, ale dla tych uprawiających żeglarstwo jest to miesiąc szczególny. Już od kilku lat to właśnie w drugiej połowie września odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie. Impreza kończąca zmagania międzyuczelniane studentów w danym roku akademickim. To również szczególny czas dla przygotowujących te zawody. Bardzo, jak zwykle jest to bardzo duże przedsięwzięcie z racji tego, że startuje bardzo dużo załóg. W tym roku mieliśmy 76, więc dość duże ułatwienie, bo ponieważ w poprzednich latach było powyżej 100 ekip. Natomiast ciągle jest to duże przedsięwzięcie, jest to bardzo dużo osób na wodzie i musimy zapewnić im zarówno bezpieczeństwo, jak i sprawne, szybkie przeprowadzenie wyścigów. Początek tegorocznej imprezy nie był do końca udany, a głównymi bohaterami byli wiatr i regulamin, a raczej ci, którzy go nie dopełnili. Oba te czynniki były szeroko komentowane w kuluarach zawodów. Bardzo fajnie, super, wiatr nie wieje. Trochę szkoda chłopaków, że powykreślali tutaj wszystkich najlepszych, bo nie dopuścili ich albo tam inne różne sytuacje ciekawe. No jest okej. Nie powiało trochę, a my ciężcy jesteśmy. Duże chłopy. Łódka nie ustawiona jak trzeba, no i nie siadło. Wystąpił ogromny zanik wiatru i wszyscy nic nie robili. Wszyscy się opalali, ogólnie było nudno, strasznie nudno. Dziwię się, że nie zrobili odroczenia wcześniej. Fatalnie. Trzeba więcej pić za wiatr, bo dzisiaj wczoraj za mało wypiliśmy i dzisiaj się nie poszczęściło. Nas omijał szerokim łukiem. Mieliśmy wiele tutaj problemów nie tyle organizacyjnych, co regulaminowych. Myślę, że te osoby, które spełniły warunki regulaminowe i ścigały się na wodzie, są zadowolone, a mam nadzieję, że te osoby, które złamały regulamin, uszanują nasze decyzje i w przyszłości będą przestrzegać reguł gry. Jednak mottem zawodów powinien być dla wszystkich nieco zmieniony przez jednego z uczestników, cytat z Misia. Są różne plusy i minusy, ale najważniejsze jest to, żeby na minus nie przysłonimy plusów. Z upływem czasu nad emocjami pozasportowymi wzięły górę te sportowe, a uczestnicy skupili się na przygotowaniach do wyścigów i samym ściganiu. Jak co roku poziom zawodów był wysoki, a walka o zwycięstwo w poszczególnych wyścigach bardzo zacięta. Oprócz zmagań na jeziorze, na uczestników mistrzostw jak co roku czekały inne atrakcje. Oczywiście sport to na wodzie regaty, a wieczorem ten specyficzny klimat integracji tego środowiska, poza tym, że akademickiego, które bardzo dobrze się rozumie, to jeszcze tego żeglarskiego, które dodatkowo ma jeszcze ten swój taki fajny integracyjny klimat i specjalnie właśnie z tej okazji wieczory są poświęcone tej integracji. Mijający rok akademicki oprócz wielu wesołych wydarzeń przyniósł również to smutne, którym była śmierć wieloletniego dyrektora ośrodka w Wilkasach Jacka Jakuba Nankiewicza. Organizatorzy AMP-u w szczególny sposób postanowili uczcić jego pamięć. Ostatni wyścig w Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie postanowiliśmy właśnie uhonorować dodatkowo nagrodą i nazwać ten wyścig memoriałem Jakuba Nankiewicza. Starterem w ostatnim wyścigu mistrzostw była córka Jakuba Nankiewicza, Agata Nankiewicz. Po dwudniowych zmaganiach z przyrodą, łódką i własnymi słabościami na najwyższym stopniu podium stanęła załoga Uniwersytetu Jagiellońskiego z Piotrem Rzepeckim za sterem. Cieszymy się, że mogliśmy to wszystko zaliczyć. Wczoraj mieliśmy świetny dzień, 3 jedynki. Dzisiaj trochę gorzej, ale finalnie wygraliśmy na pierwsze miejsce. Klasyfikację sterniczek wygrała Ewa Szyfter z Politechniki Poznańskiej, która była zadowolona nie tylko ze swojego zwycięstwa. Jest bardzo sympatycznie, można poznać nowych ludzi i jest tak, nie, bardzo fajnie, jest przyjemnie, tak, nie ma takiego stresu związanego ze startami, raczej jest tak luźno i przyjemnie. Drużynowo w AMP-ach w żeglarstwie zwyciężył Uniwersytet Gdański przed Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i sklasyfikowaną na trzeciej pozycji Politechniką Warszawską. Choć tegoroczne zawody obfitowały nie tylko w sportowe wydarzenia, to warto wsłuchać się w głos tych, którzy swoją przygodę z żeglarstwem zaczęli o wiele wcześniej od nas. Z każdych regat jestem zadowolony, bo to pierwsze uczą zawodników, bo nic nie uczy tak żeglarstwa jak regaty, bo trzeba wiedzieć, dlaczego przegrywam i ktoś inny mnie objeżdża, wygrywa. I regaty uczą faktycznie żeglarstwa. A z kolei my jako sędziowie też mamy ciągle jakieś nowe sytuacje, które procentują tym, że mam doświadczenie na przyszłość.